Na terenie nowej miejskiej strefy aktywności gospodarczej w Oświęcimiu wójt gminy Oświęcim Albert Bartosz pod patronatem starosty oświęcimskiego Zbigniewa Starca zorganizował spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami dotyczące możliwości i sposobach pozyskania funduszy unijnych. Zbliżamy się do kolejnej perspektywy finansowej, do dofinansowań z poziomu Unii Europejskiej. Uważałem, że bezwzględnie należy zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że nasi lokalni biznesmeni będą mogli w sposób korzystny z propozycji, jaka przyjdzie z Krakowa, skorzystać. No, rozmowa z panem starostą Zbigniewem Starcem była jak zawsze krótka i merytoryczna. Szybko zgodziliśmy się, że to jest fajny pomysł, że należy go zrealizować. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bez małych, dużych i wielkich, ogromnych przedsiębiorstw ekonomia naszego powiatu byłaby byle jaka. Dlatego pomysł zorganizowania spotkania w Centrum Biznesu Małopolskiej Zachodniej był bardzo dobrym pomysłem. Spotkanie w Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej wypełniły głównie wystąpienia fachowców, którzy chętnie podzielili się z przedsiębiorcami wiedzą, jak pozyskać unijne dofinansowanie do swoich zamierzeń. Na pewno na miliony z Unii można liczyć. Czy dla każdego? Tego nie wiem. To są środki, no nie na piękne oczy, tylko one są inwestowane w drodze procedury konkursowej dla tych przedsiębiorców, którzy przygotują najlepsze projekty. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 przedsiębiorców z ziemi oświęcimskiej. Już wcześniej się tym interesowałam, już jeden taki projekt przeszłyśmy w gabinecie rehabilitacyjnym Studiobiorych. No teraz chciałybyśmy też z czegoś skorzystać i szukamy właśnie możliwości. Szukamy, jak się właśnie wstrzelić w te potrzeby. Dotacje unijne dla przedsiębiorców to nie jedyny element przepisu na udany biznes, który na terenie powiatu oświęcimskiego prowadzi się raz lepiej, raz gorzej. W gminie Oświęcim ciężko z tego powodu, że my nie mamy zbyt dużo terenów inwestycyjnych. Wiem, że w mieście jest łatwiej choćby ze względu na strefę. My też jako gmina nie mamy jakichś specjalnych ambicji rozwijania tego przemysłu. Wręcz przeciwnie, chcielibyśmy się skoncentrować na tym, że gmina będzie takim przyjaznym miejscem do zamieszkania, czyli swoistą sypialnią nie tylko dla Oświęcimia, ale mamy również nadzieję, że dla Śląska i w tą stronę jakąś filozofię rozwoju gminy kreujemy. Poszerza się strefa aktywności gospodarczej. W Oświęcimiu, jest strefa aktywności gospodarczej w Chełmku i w Zatorze. To cieszy, bo to jest magnes dla przedsiębiorców, natomiast póki będziemy mieć problemy komunikacyjne, ten biznes będzie powstawał wolniej. Ciężko jest prowadzić działalność gospodarczą w Oświęcimiu. Wszyscy z Oświęcimia uciekają, więc może ta kopalnia, która tu niedaleko powstanie, może będzie ściągać do nas ludzi, a nie powodować, że nasi potencjalni klienci wyjeżdżają. O potrzebie integracji lokalnego środowiska gospodarczego mówił Bogusław Oleksy, wiceprezes zarządu spółki Kopex Excol, która zamierza budować w pobliskim Przeciszowie kopalnię węgla kamiennego. Zamierzamy zatrudnić około 1300 pracowników. I naszą jakby wolą i naszą taką intencją jest to, żeby jak najwięcej tych pracowników było z miejscowości, na których będzie prowadzona działalność, czyli z tych trzech gmin, o których mówiłem wcześniej. Według wyliczeń bodajże Deloitte'a, Deloitte jako doradca finansowy wskazuje, że jedno miejsce pracy w górnictwie generuje około 3-4 miejsc pracy wokół. Także to też pokazuje, że ten potencjał to nie jest tylko wyłącznie te 1300 osób, tylko to jest około 5000 miejsc pracy, które powinny powstać. Firmy, którym nie udało się pozyskać unijnego dofinansowania, mogą liczyć na wsparcie finansowe i specjalistyczne doradztwo Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej. Mamy ofertę funduszu pożyczkowego, który jest z poprzedniego okresu programowania, ale środki są dalej dostępne. Są to pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, atrakcyjnie oprocentowane, 2,76 w skali roku. Można je pozyskać w sposób prosty, składając wniosek i dodatkowe załączniki. Nabór jest w trybie ciągłym. Myślę, że tutaj to jest dobra oferta dla przedsiębiorców na dzień dzisiejszy.